No już odliczyłam. Cześć, witajcie, to my. Kolejny dzień naszego customu na Halloween. Jest Desełko ze mną. Jestem. Jest Akasza. Jest. I Torgus. Cześć. Jest, jestem ja i tutaj mamy fajną salę, tak? No, mamy fajną salę. No wskoczyłam sobie na pierwszy, niby się nic nie dzieje. Na, aha, na drugim się palę. Ale na którym? Aha, ja się na tym palę, spoko. A widzieliście tam po lewej jakieś ostrza? Będzie się pewnie powrót. Okej, no na tym się nie palę. Dobra, zobaczmy można dalej. Można zapisywać na tym? Można. Tu? No tu się nie palę też. Ja też nie palę. Też nie, jestem prawie przy rączce, ale... No ja też jestem prawie przy rączce, nie czaję tego. Czuję, że a są jakieś podpowiedzi, które aha, nie po lewej? Nie, ja nie odróżniam tego, po prostu... Ja też nie metoda czaję. Metoda prób i błędów, chyba. No bo na co? Tu? Ej, tu też się palę. To teraz mam zagwózdkę. Ja nie wiem gdzie, tu? Teraz a to tu. Mam zagwózdkę. Wyczaiłem chyba. Wiecie gdzie się nie palicie? Gdzie? Tam na tych... Boże, gdzie na maski? Tych, tam gdzie nie ma masek a, właśnie. A, dobra, że one nie patrzą. Że one nie patrzą. Aha! Tam ale gdzie... Fajne. Okay. Fajne, tak. No teraz dobra. Wyczaiłem. No dobra. Jak ale macie to ja ściany nie... po prostu. Tylko, że ja nie wiem co dalej. Chyba jestem w ogóle w złym miejscu. Bo... No ja jestem prawie przy a nie, tu pali, kurde, no to bo to gdzie dalej, nie powiesz. Czemu to? Aha, ale ja no nie wiem, jest. Na którym jesteś. Ej, ale kurna. Tylko wiecie co, tutaj... Aha, tu nie pali. A teraz? Ci... Jestem na środku, tak jakby. Jesteś na środku? Nie. No, jestem. No, ale z tego nie, środka to już nie wiem gdzie. No ja też jestem na środku, ale wszędzie jakby... No właśnie, na środku to już nie wiem czyli gdzie co, skoczyć. Nasza teoria szlak trafi? Znaczy no ona... Kuźwa. O co chodzi? Ja jestem w oknie, tym takim przejściu. Ale jak? Jesteście na środku? Tak. Mhm. No więc tak, ze środka, jak patrzycie w stronę okna, to no. Musicie wskoczyć, chwycić się łapkami przy tej kolumnie, przy tym oknie. Aha, ale nie wejść po tym, tylko wiem. Łapkami prze, wiecie, wiem. Do okna. To, aha, i chyba z tego coś. Okna trzeba po tą łapkę, ale to będzie też beznadziejny skok, widzę. No, ale to nie był cheat, tego, to co teraz robiliśmy na tej łapce, na nie tych wiem. Łapkach? Nie mam pojęcia. Ważne, że działa. Ciu, że, co tam? A i chyba serio? Coś tam, słuchajcie, na samym końcu jest coś, co wyłączy to. No właśnie. Ja idę tam zobaczę. Nie, do tej łapki to tak powiem wam, że jest słabo. Tu jest? To są drzwi jakieś. Ale są zamknięte. A coś po drodze nie było na górze, bo mi się wydawało? Dobra, mam to. Jestem przy łapce. Aha. A, tak wyskoczyć, to trzeba będzie wikingową trochę stópką. Trochę wikingową, tak. Serio? No dobra, ale powrót jest taki, że muszę się znowu tego złapać rączkami, tak? Nie wiem. Oh, tak, dobra. No o, ja do tej nie, ja nie mogę do tej łapki doskoczyć, tu będę mieć shifta? Problem. Z shiftem? No właśnie mi z shifta brakuje. Nie, nie, z shifta ona nie doskoczy. Nie pełny szans, rozbieg. Bo mi przy pełnym rozbiegu się nie chyciła. Więc... Pełny rozbieg i stópką wikingowską mi się udało. Także już byłem, wiecie, na krawędzi, za krawędzią. Zaczyna się. Już ale mam rage'a. Gdzie były te drzwi? Czy one się otworzyły? A mocno jak ja to... wykręcić. No mocno, mocno. Jestem na wysokości mocno. Tego mniej więcej, ale... Dobra, kurde. To ja czekam na was, żeby nie było. Kurde. Otworzyły się te drzwi ogólnie, nie? Jak to jest taki bardzo kaprawy banana, bardzo kaprawy. Tak, powiem wam, że jeszcze bardziej przeszkadzał mi ten kloc, który tu stoi. Znaczy ta kolumna, nie? No ja wyciągnęła te łapki, ale się nie chyciła, a miałam wrażenie, że ładnie wyskoczyła. No, ja o, też tak jest, mam. Boże. Jest? No, a to też poczekam. To następnie, dawajcie. Jeszcze chciałbym stąd wrócić. Ale to już łatwo, to na rączkach, nie? Aha, no tak. Na rączkach, sama na luzie. Sama na to wpadłam. No. Ale Desełko, pamiętasz jaka była umowa? Nie idź tam dalej. Nie, no nie idę, absolutnie. Dlaczego mam iść? Nie ma takiej opcji. W sumie to można by było tak troszkę na tym rożku. Dobra, to... jestem. No. Można brawo. Trochę tak... Można troszkę na rożku. Cheatować, no. Można tamtego tak trochę... Dziabnąć, nie? Tak. Dziabnąć go. Dziabnąć go. Dziabnąć rożka. Dobra. Dziabnąć rożkę, no. A macie jak? Wszyscy? Nie, no na tak rączkach. Samo, na rączkach, nie? Bez rozbiegów. Wskakujesz, chłapiesz się rączkami, no aha. I znowu wiesz i obchodzisz dookoła, go dookoła. Obchodzisz. No, dokładnie.
No ja jeszcze nie mam. Też. No dobrze, spoko, dobrze. Spoko. No, ale no są momenty. Fajna muzyczka. No, fajna, fajna. Taka, no. To smutna. No, taka, bardzo. Tak, no, nostalgiczna, chciałem to powiedzieć. Z ust mi to wyjęłaś. No, w ciszy. Prawa autorskie znowu będą. Mm. Lepiej no, gadajmy. No. Jakieś zagłoki leżą pod przesieradłami. Ja to po prostu pewnie przyciszę bardzo mocno. Ja mam dość cicho, także mam nadzieję, że się nie dowalą. O Jezu, tu jakiś... Pod prześcieradłami masz? Tak, no. No, takie okrwawione. Creepy to jest. A ten z gęby wychodzi w ogóle, spoko. Co z gęby wychodzi? Jeszcze tego nie mam. A, jest, dobra, mam takie. Jezu, ja nie mam nic z gęby. A jeny w gębie tych... Szpitalne klimaty. Aha, okej. Trochę silent. Troszkę. Jakieś zwłoki, Matko Boska. Myślę, że będzie jakiś przeciwnik też. No, może tak. Liczę na to. Tam jest ten taki mutant z Tinosa. Widzę z Antarktydy też. Z Antarktydy, no. I on coś trzyma. Nie ma różyczkę chyba. Włożyć. To jest sekret, różyczka chyba ma. Różyczkę? Nie wiem, tak mi się wydawało, że różyczkę ma. No, też widzę to. Kurde, wy jesteście dobrze w tych sekretach. No w łapie przecież trzymał chyba. Nie widziałem. No to będzie... To piona. No, bez kitu. To będzie ostatni, tak, bo mamy 4 na 5. No i dobra, co teraz? No dobra, co teraz? Prawo, lewo, słuchajcie. Idę pod takim kamieniem. No, ja też weszłam. O, taki rożek, tak? Tak, taki rożek. No, tu jest czołgane. Kamieniem rożek. Pająk tam jest! Aha, jeszcze rożek. Muzyka mi się włączyła. A czemu tu jest takie okienko? Coś tu trzeba zestrzelić? Nie wiem. Właśnie. Bo z boku tam takie mięcho wisi. No i wisi, ale ja tam nie wchodzę, tam jest pająk, pitole to. Nie wchodzę tam, nawet nie ma takiej opcji, idę stąd. To idę tu później. Ja tam idę. To idź, powiedz mi, czy coś tam jest. Jest na pająk, który tak? Ja ale... zjadł. Aha. Zabił mnie, trzeba ale go tak jakoś od... Trzeba go naraz jakoś... Nie wziął? Co, na raz? Tak mało a? Życia? Ja no miałem coś... całe życie. Ale to no. Może być, Grzesiu, taki pająk, specjalnie. Pamiętasz Mists of Avalon? Były pająki, tak. Które po prostu wychodziły i jego trzeba jakoś uwagę jego odwrócić. Aha, no, czyli nie ma. Dlatego jest to okienko, może dlatego trzeba mu mięcho jakieś tu wrzucić. Możliwe. Mm-hmm. O Jezu, muzyczka ukochana moja serca. Tutaj w ogóle jest coś takiego dziwnego na podłodze. Taka dziura, nie wiem o co chodzi. Tak, tu chyba i nawet druga wydać. Taka widzę. Też między tymi głowami, nie wiem o co chodzi. A gdzieś już dalej poszliśmy. No nie, w tej głównej sali jesteśmy. Zakrwawiony. Ale myślałam, że dalej w tym rożku. Nie. W tym rożku nie? To co tutaj na górę, gdzie są te... No ja poszłam tu, gdzie te łóżka. Zwłoki, nie? Tak, te łóżka, dobra. No ja tam byłem, ja tam nic nie widziałem, idę po schodach teraz. Aha. Nie no, teraz muszę poświecić, bo... Nie, ja chcę jeszcze tu pooglądać te zwłoki. No, tu trzeba kluczyk. Tutaj jakiś kluczyk. O Boże, tu jakiś... Ale, bo na tej kapsynce pokazywało mięcho na hakach, nie? Tam ludzkie mięcho tak, wisiało, tak. Takie kadłubek wisiał, nie? Więc myślę, że o to chodzi docelowo, że trzeba... Go nakarmić. Słuchajcie, nakarmić mam stracha na wróble. Się dostać do tej lodówki. Mam strachy na wróble. Nie wiem, gdzie ja poszedłem. To jest ta druga, to takie główne przejście, tak? Jakby na do wprost. Do góry, takie dobra. Tak. O, jest dźwignia. O Jezu, o Jezu, o Jezu. No to też. O, muzyczka ładna. Piękna. Paję tego. Słuchajcie, apteczka wisi na łańcuchu, tak fajnie zrobiona. A nie widziałem. Malutka apteczka. Ale shit, nie zauważyłem. Jest, widzę, no. Też ją tak w powietrzu bierze, aha. Jak wtedy ten artefakt. No, fajnie, fajnie to zrobione. To jak będę wracał, bo to na tych schodach tam było, tak? Tak. Okej. Okay. Na poprzednim łańcuchu nam uciekła apteczka. No, uciekła. O Jezu, ile to jest, słuchajcie, przejść. Zionie ogniem. I co tutaj jest? Tu tam zamknięte. Była taka kratka pod wodą, ja tego nie ogarnąłem. Właśnie ja ominąłem na razie to. Nie wiem, może tam coś jest. O Boże, nie wiem co tu robić. Tylko jak to zestrzelić, jak no właśnie aha. Nie mamy czym. To się nie. Przesuwa, spoko. To ona nie może kucnąć? Nie mamy. Nie, w wodzie nie kucniesz. Ale to tak troszeczkę na tym. Na tej rampie. Próbowałam. No udało się. Jest. No, co ty gadasz? Cofnijcie się troszeczkę do tyłu. Okej. Okay. Nie, ja wiesz, zrobiłam sposób. Leciałam do przodu, strzelając i szybko blokie. Się schylając. Dobiegła jakby trochę dalej, bo normalnie w tym miejscu by się nie schyliła. Tak sposobem, wiecie o co. Dobra, a ten... To jest? Aha, to jest trochę na wróble. No to tu ale byłeś? Tam coś jest w ogóle? W nie tej wiem, wodzie? Nie płynęłam jeszcze. Aha.
Na razie to ominęliście, tak? No, na razie wstrzeliłam i idę sobie na prawy, boczek, tu nic nie ma. Bo tam są wróble ogólnie. No są znaczy, wróble. No, znaczy i... strachy na wróble. No są. Ale w tej wodzie to ona jakaś... się patrzy na to? Na tego stracha? Tak, ale patrzyła się. Nic nie można zrobić. Jak się idzie pod wodą, tam dalej, to nie. Ona... jest taka cutscenka, pokazuje znowu w tę stronę tego, że ja tam pójdę. Trzeba diament włożyć, dobra, nieważne. Aha. Diament trzeba czyli tam diament. Włożyć? Bo ten strach ma wróble, ma pod sobą na badylu. No ma, ale nie można go ruszyć jakoś, nie wiem co chodzi. Czy to można przesunąć kobietę? Dlatego tutaj jak się idzie tą wodą, to pokazuje, że no jest diament, jest, no. Bo tam jest morda węża. Ale Jezu. Wiecie co, tu jeden posąg... Tam się przeciąga dźwignię. Posąg ma kluczyk w gębie. Jeden. Serio? Tak. Kto ma? Posąg ma coś ten po prawej. Tak, a te takie... Rogi. Rogi to są dźwignia. To jest dźwignia, tak. I co to zrobiło? Aha, kratkę otworzyło, tak? Tak. I w tej kratce ja tam utknąłem. W ogóle dźwignia fajna, podoba mi się. Ten pewnie. No tak. A to nie jest to takie, co klucz było widać... Było, tak. Mijaliśmy. Chyba tam. Ale teraz tak, krzyż się chyba przesuwa i przesuwa się taki kloc też w rogu. No, no właśnie ja na... Nie wiem o co chodzi, bo za tym klocem nic nie ma. Ja bym zrobiła tak. Zamiankę taką jakąś, co? Nie, czekaj. Tam na dole ogólnie jeszcze wiecie, są takie... Wiecie co bym zrobiła? Bo generalnie jest taka dziwna podłoga w miejscu, gdzie jest ten klucz. Mimo moim zdaniem trzeba przesunąć klocek pod klucz, tam zza kratki i ona go wyciągnie. Klucz jest tam, gdzie kostek wisi. I ten wąż, w poprzednim odcinku, jak ogrywaliśmy, to było widać ten klucz zza szyby. Wiem. Z tym, że strach na wróble uniemożliwia chyba przesunięcie tutaj tego... tego krzyża, no. Tego, to trzeba go zniszczyć jakoś. No właśnie, tylko pytanie jest jak. A byliście tam może na dole? Może ten właśnie krzyż trzeba gdzieś przesunąć, bo to są takie na podłodze plamy. Ja nie wiem, co chodzi z tymi plamami. Ale zobacz tam niżej jeszcze, nie? Jest taka klapa czy taka tekstura. Ja spróbuję to tam zrzucić. Ja myślę, że chyba ten krzyż trzeba zrzucić, wiecie? Na bo prędzej ja tak tu robię. Jest. Bo moim zdaniem trzeba przesunąć ten strach, żeby można było ten klocek przesunąć pod ten klucz i sobie klucz zabrać. Też tak, masz rację. Dokładnie. Tak, da się zrzucić krzyż. Da się zrzucić. I teraz na tą teksturę tego, tej czaszki, nie? No. Dobra. Bo tam obok tej czaszki coś jeszcze jest. Są też dwie takie plamy właśnie na podłodze. No są, ale to chyba wszędzie już widziałam te plamy. No tak, to już się powtarza. A, to plamy nie. I tu chyba ta klapa się otworzy, nie? Ta obok. Mhm. A, bo co jest nie. A bo co jest ze strachem? Podniosła się maska! I tam jest na klucz do włożenia. Czy to jest na ten klucz, który zdobyliśmy przed chwilą? Tak. Chyba tak. Mystery Key. Wow, czyli to nie była ta dziurka na klucz tam wcześniej. No ale... Wow. Mhm, dobra. Czyli tu jest klapa. A tu sekret! Sekret! I to jest tu! Wow! No to fajne różyczkę. No te różyczki akurat są fajne. Tak. Jezu! No ja się spodziewałam tego. A, tak myślałem, że wstaje. Tak myślałam. Ale ja myślałem, że mnie zacznie atakować, ale on nie zaatakował. Ci lewitują. Dobra, dźwignia co robi? Pewnie wyjście. A jest to dalej tutaj nie wiem, coś? Jak zlikwidować strach na wróble w takim razie. To może... ja mam alternatywę. Coś mi przyszło do głowy, ale nie słuchajcie mnie na razie, bo to może być głupota. No ja chcę na razie jeszcze tutaj się rozejrzeć, bo fajne pomieszczenie. No fajne, ale gdzie my wrócimy? Bo aha... Do głównej sali. O Jezu, taki kawał. Tam na dół? Tak, to jest tej do tej klapy, tam jest sekret. Mamy, słuchajcie, no powiem wam, że w Challenging 5 sekretów jestem z nas dumna. No ja też. No słuchajcie, cztery to osoby. To jest ta apteczka, nie tak? Może być inaczej. To co teraz robimy? Wchodzimy znowu na górę? No wchodzę tu, no bo trzeba coś zrobić z tym strachem. No mam alternatywę, zaraz zobaczymy, czy ona zadziała. Jezu, jaka kamera weź. A tu wyżej? Tu jeszcze coś było poza... Tylko to jest głupie, ale nie wiem, może przez to, ale że ta kamera... Takie... Proszę, co? Nie, Agnieszka? Właśnie nic, wiesz, tylko różyczka była, no. Okay. Ale... Kurde. Ani znajdźki żadnej, nic. Przesunąć się tego stracha nie da? Nie. Zniszczyłem strach na wróble. No jak? Jak idziecie tą wodą, no. Tam gdzie kratkę zestrzeliliśmy... Chciałam sekret, co jeszcze poczekajcie. Powinnam zrobić? No i teraz to, co tłumaczy to dźwignia, robisz. Dźwignia. A, no dźwignia, no bo wyjść sobie musisz stąd. Musisz wyjść stąd. I idziecie do tej jaka wody. Dźwignia? No jest taka zaraz naprzeciwko tego, co tak rzygał teraz.
To dźwignia jest, to jest wyjście, nie? Żeby wyjść. To? To rzygało. No zdobyłaś sekret? Dobra, wiem chyba o co chodzi. No to rzygał ten mutant, jak zebrałaś sekret. No dobra, no, zlikwidowałam to. Mhm. Nie rzygał. No tam dobra. No ruszył się, nie? Po prostu. Darmordę, tak, nie? Aha. No, tak, tak. I? No i wychodzisz stamtąd, tam jest dźwignia w tamtym pomieszczeniu. No, do głównej sali i znowu wracasz tutaj do tych strachów na wróble. Dobra, i idziecie do tej wody, tak. I jak zmienia się kamera... Sali. Ja nie wiem, no, no przeciągnij dźwignię, zobaczysz, gdzie wyjdziesz. Ale... Dźwignię, tam, gdzie jest sekret, jest dźwignia. W tym pomieszczaniu, w tej sali, tak. To muszę zejść na dół, czyli tam było jeszcze coś. No, dlatego pytałam, czy jest jeszcze coś, czy sekret. A nie wiem, gdzie mam ustawić. Aha, jest dźwignia, kuźwa. A tam... Desełko, zrobiłaś już to, tak? Z tej wody trzeba zestrzelić ten strach ogólnie, nie? Tam jak taka kamera się zmieni. No dobra, ale on nic nie zostawia. Myślałem, że zabierzemy ten diamencik. No, ale... nie, bo my musimy kloc ten przestawić. Ten klocek, on nam hamował drogę, żeby kloc przestawić, żeby zabrać klucz. Tak. Od węża. Wiecie co, ja nie wiem jaki klocek, któryś się przesuwa, no tak? Tak, tam z tą niedaleko, czaszką. To koło tego krzyża. Nie z czaszką. Aga, jesteś już w głównej sali? Nie z czaszką, taki w rogu. Gdzie weszliśmy, jest tam gdzie gęby. No, no to idź teraz do tych strachów znowu. Masz znaczy wrogo? Do tej wody, nie. W której byłaś, nie? To jest bez czaszki tam, gdzie wody? Był krzyż. No tam, bo mówiłaś, że byłaś czekaj, w wodzie, szukam. Prawda? Tam, gdzie był krzyż. Kratkę. Aha. Masz to, no. Tak? Tak, mam to. No i jak będziesz szła, to w pewnym momencie będzie taka dziwna kamera. No, i musisz stamtąd strzelać w stronę tego stracha. Zauważysz, że on się przesuwa w pewnym momencie. W ten diamencik trzeba tak z tak, dołu, tak, nie? Tak, tak, tak. Bo to jedyny dobra. Moment, gdzie można strzelić tam. Bo jak ona by kucnęła, to i tak by to nic nie dało, nie? Przy nim. To no trzeba było tak z niższego pułapu jakby. Okej. Okay. Zestrzeliłam. No i dobra, no i teraz idziesz do strachów, zabierasz kloc. Wiesz, gdzie jest kloc? Tam, gdzie krzyż tam, gdzie był krzyż i są takie dwa klocki. Jeden się przesuwa, jeden nie. No i podstawiasz sobie, weź sobie zerknij. Widzisz tego kostka wiszącego po środku taka jakby? Jeszcze tam nie doszło. Dobra. Klocek, no. Zobacz sobie tego kostka po środku, żebyś wiedziała, gdzie pchać ten klocek. Widzisz kostka wiszącego po środku? Do tej sali, gdzie ten... Gdzie są strachy. Mhm. Wisi, nie? No, tam między tymi wężami, tak? I ten wąż po lewej stronie, zobacz sobie, za kratą, trzyma klucz. No tak, tylko że jak przesuwam i to... I teraz podsunąć trzeba aha. Ten klocek, który jest tam w pomieszczeniu, gdzie był klucz, w to miejsce. I wchodzicie na klocek i zabieracie klucz. Dobra, ja to mam. I czekam na was przy dziurce na klucz właśnie. Przy której trzeba użyć tego klucza. Dobra, przesuwam to. Boże, ale że ty, Desa, o tym pamiętałaś, tym kluczu, o tym wężu, masakra. Tak, to było, bo ja to zwróciłam uwagę w poprzednim odcinku. Jeszcze mówiłam nawet o tym. No, a to co mi się wydaje, że to było 100 lat temu, już bym o tym nie pamiętał. To było wczoraj. Ale serio, ale mam takie wrażenie, że w ogóle jakbyś na to nie wpadł, to ja w życiu bym sobie nie przypomniał, że to był jakiś klucz w wężu. Ja nie kojarzę w ogóle, żebym to widziała nawet. No, nie, no ja potem jak Desa powiedziała, tak, na samym początku, no. Chyba nawet w pierwszym odcinku to było, nie? Właśnie weszło. Okej, to otwieramy. Dobra. I jakieś mięsiwo, słuchajcie, tak? Tylko które? To ludzkie? A tego się nie przesuwa? No pewnie to się przesuwa. Klatkę można przesuwać. A tu się nic? Tam jest trup w tej klatce. I wisi nad nami takie mięsko, kawałek, takie inne. A jest, widzę. Mhm. Dlatego ta kratka suwana. Aha, a jest, dobra, jest taki pindolek. A w tej kratce jest taki mutant, widzicie to? Taki tak. Jak z dodatku do TR3. Pamiętacie tak, te mutanty tak. W dodatku? Do TR3. Tak, do ja myślałam, że to z trójki. No z trójki. Tylko że z tego dodatku. Nie pamiętam. Dobra, czy tylko tu jest to mięso, nic dodatków poza tym? Dodatków niestety, ja już wiecie. Mhm. Dobra, i ja teraz tak, słuchajcie, wtryniam to mięso i dzida. Ja nawet tam się nie zastanawiam, ja tam przebiegam tą salę.
No ja też tryniam to. Ja się boję, że to mnie ukąsi. Masz tu mięsko. Boże, zbagowała mi się. Okay. Faktycznie. Lara, ale biegnie. Tak, on poszedł. Poszedł? Popatrzę sobie na niego, jak idzie. Poszedł żyć. Mhm. Ej, fajne te rozwiązania. Akurat mi się podoba. Smelly meat. No, on tam zajada. Nawet fajnie pokazane, dobra, jak zajada. No dobra, apteczka wisi, lewituje, jakby ktoś chciał. Na... Nie wiem, czy ja chcę. Ja sobie wezmę. Ja myślę, że jak on tam żre, to wiesz. Tak, tak już nie ma. Żeby mnie od tylca nie zaszedł, kuźwa. Myślę, że nie. Niech on tam zje. I... Dobra, to jakiś trupek. To jest jakieś kucane coś? Trupek. Gdzie macie kucane? No przechodzi się, znaczy kucane, no taka wnęka. Czołgana. No, no, no. Znaczy trzeba przykucnąć na chwilę. A tu? Gdzie tu się idzie? A, tu, dobra. Tu jest jakiś blok do przesuwania. Jakaś drabinka jest, drabina jest, tak? Tak. Aha, tu pewnie. Matko. Ja a, to jest ten powrót. O, zabiło mnie. Ale... Piakło mnie także. A co tam jest? No ten powrót, ja to widziałem. To jest powrót, powrót? Już... A my już mamy to serce? Ile my mamy? Znaczy jakiś artefakt? A mamy! No zdobyliśmy rączkę. Aha, dobra. Znaczy dwie rączki, tak? Aha, kurde, tu jest ten ciach. Jak to zrobić? Dobra, udało się w miarę. Tak! Aha, bo ja wpadłem, tam dziura jeszcze jest. Kurde, zabiło mnie. Nie wiem w tym momencie... A, te noże, no ja o tym właśnie jak wchodziliśmy do tej sali, ja mówiłam o tym. No ja tak samo widziałem to. Ja tego nie widziałam. Ja tego nie widziałem też. Kładam tą łapę za zobaczymy. Pewnie kurna brama się otworzy. Widać właśnie. Myślę, że tak, nie? Ale ja tej pierwszej jeszcze nie włożyłem, więc muszę włożyć dwie. Aga, weź tak z prawej strony zjedź mocno. No z prawej. Mocno przytul się do ściany. Ale to ja tam nie wchodzę, poczekam na was. A ile mamy minut? Kończymy, czy jeszcze? Nie, pogięło się? Nie, jeszcze je czasu jeszcze, w ogóle. Jeszcze. Nie mamy mam poczucia. Sporo, spokojnie jest 20 minut jeszcze. A, no to spoko. Dobra. I co? No wtryniamy rączkę. Idziemy. Dobra, to wchodzę tam. Mam kaccenkę, czekajcie. Co wtryniacie? Gdzie? No, łapy. Rączki. Widzę czarną róże. Te artefakty tym trupom. No bo mamy artefakty, nie? Dwa, rączki takie. Ale gdzie się z nim? Tam na środek? Na górę? Wiesz co, po lewej, po prawej stronie są takie trupy wiszące. Tak. Trzeba im tam wtrynić do mają nich. Mają taką dziurę, nie? Ja myślałam, że tam w środek trzeba wyjść. Kuźwa. No jest też... ta róża, jest. Odnęłam. I co to by było? Na tyle? Czy będzie jakaś walka? Wygląda mi to nie. Na jakąś arenę. No, może być walka. Aha, mamy tyle. Ja w ogóle nie zarejestrowałam, że ręce zbieramy. Okej. Okay. To jest artefakt Stary 3 Gold. No właśnie, bo to ale są takie... Ale mówiła, że dodatki nie za bardzo. Ale chciałam wam powiedzieć, że tylko raz przeszłam dodatki nie, i to na nagraniach na kanału. Tak? Tak. Wow. Po prostu jakoś tak... Ale wiem. To ty na ślepo nagrywałaś te dodatki? No tam z PO mi pomagał, bo ja czaję. Nie znałam dodatków. Czaję. Ja grałam tylko na konsolach, a na konsolach dodatków nie było. Później oczywiście na PC grałam, ale też jakoś tak nie interesowałam się zbyt. W ogóle trójka to było bardzo trudno dostać, bo nie była w Polsce wydana, nie? Przecież. Dobra, mam jakąś kaccenkę. Ale jaka długa ta kaccenka. Kurde, no. Ale widzę, że to tak po drugiej stronie... A który z goldów wam się najbardziej podobał? Jedynka, dwójka czy trójka? Kacie, muszę sobie przypomnieć. Co jeszcze raz? Golda? Który z goldów najbardziej wam się podobał? Jedynka. Później trójka. Myślę, no mi trójka. Mi trójka. No tak, mi tak. Też trójka. Bo mimo, że lubię bardzo dwójkę, to jednak nie. Ja nie wiem nawet jak one się nazywały, nie kojarzę w ogóle, bo ja to miałam jeszcze w Holandii kupiłam na płytach. Tam, gdzie była taka Irlandia, jakieś takie celtyckie... To trójka, no. Dobra, skończyłem się kaccenka dopiero. Przesuwam tutaj na prawo taki głaz. Jest, widzę. Aha, przesuwasz go, tak? Tak, bo tu jest przejście dalej. Ale głaz czy klocek? Głaz? Znaczy, matko, klocek, no. Mówię no, to, klocek, myślę klocek. O tym. Nie wiem, gdzie ty jesteś. Od razu na prawo czacha. Taka, do przesuwania. Aha, to ja nie jak widziałam. Się skończyła kaccenka. Boże. Mam kaccenkę. Jezu, jak się przestraszyłem tego i ja. Ale jak, gdzie odsuwasz to? Hasz. Dobra, okej, okay. Jest. Jakąś dźwignię tu mamy, ale...
W jakiejś kolce? O co to mam? A, tu się ginie. Uwaga na kulę. Kula, tak? Mhm. No jest. Można ją przesunąć? Tak. Kulkę no, można może przesunąć. To może w ten dół. Tam są takie kolce, bo ja tam wpadłem przed chwilą. Że kulę można przesunąć, tak? Tak, można przesunąć. Tylko pytanie właśnie w jakim kierunku i w jakim celu. Ja w tą dziurę, w te kolce. A, w te kolce, tam gdzie ten posąg jest? Tak, tam gdzie ten posąg, bo ja tam wpadłem, może to zniweluje te kolce czy coś. No może, w sensie, no dobra. Aha, tu gdzie jest pocąg. Pocąg. No weźliście tam nie za... mogę tego popchnąć. Ten kusie, klocek, tak? Rozumiem? Mhm. Tak, weszliśmy za klocek. O co chodzi? Dopiero kasetka skończyła, więc... No i tam będziesz miała taką kulę, jak ona zleci, to trzeba, tu są takie przy posągu kolce i trzeba to wrzucić właśnie to... Znaczy ja nie wiem, czy tam taki trzeba. Taki mamy plan, ale czy tak, to... no właśnie, nie wiadomo. Robię to, ale jeszcze tego... Aha, tą kulę tam. No, tak. No. No wskoczyło to tam. No i co tak? To się zrobiło? Może, a możesz zeskoczyć teraz tam na dół? Były kolce, wiesz? Bo tam były kolce, tak, ja tam zginąłem. Mogę. No to git. Aha, no to dobra. Tak. A coś tam jest ciekawego? Rewolwer. Ouu. No to chyba będzie jakaś walka. Rewolwer? Mhm. Aha, na postumencie, no jest. Z dzioba nic nie wyciągam. Jak tam, Aga? Ale nie mamy celownika. Mam kulę. A po co ci celownik? Będziemy z kimś walczyć. Mam no ale może że... rewolwer też może być do czegoś, żeby gdzieś wycelować, no, nie? No ale jak nie ma celownika, chyba że go przeoczamy, nie? No chyba, że jeszcze gdzieś będzie do zdobycia też, nie? Rewolwer. A co, z buzi coś można wyjąć? No nie, próbowałam. Za wcześnie, no nie było go. No dobra, to co, wracamy na górę, tak? A to jest też manki, czy nie? No właśnie, bo tu widzę tą dźwignię. No widziałam tam przejście takie, dlatego się zastanawiam, czy to jest manki. Zastanawiam, czy czasem... Możliwe, że to jest manki. Ta kratka, nie? Mhm. A kula niby dała. Zawalowała kolce, które kula. Tam były, wiesz? Okej. Okay. Może chyba się źle chwyciłam. O Jezu, zjechałem tu, a to chyba nie jest dobry pomysł. A jak tego manki się tu chcecie chwycić? Właśnie żeby tą dźwignię przeciągnąć? Jest... Tak, to jest manki. Mhm. Gdzie były te kolce? No, ale to no, manki... No jak leciała kula, no ten posąg masz, to... Ale nie... No ale to manki, to co wam to da? To ja manki to ja mam do kratki, ale no nie no właśnie, dźwigni. No właśnie, o to się rozchodzi. Mam ja jeszcze wiem... dalej pchać tą kulę? Nie. No do z tyłu, za kulą jest przejście. Aha, Jezu. Dobra, nie wiem. Ale nie wiem, od jakiego momentu mam się chwycić tego manki, tu? Ale to i tak nam nic jakby nie da. Chciałbym wiedzieć... Skąd skakaliście, że złapaliście się? Ale ja się nie złapałem, bo i tak ja się złapałam, dla mnie to jest bez ale sensu. Do kratki, już ci mówię. Tak jak wyszliśmy stąd, tak jak przesunąłeś cyklocek, tak i weszliśmy tutaj. Aha, to tutaj, no to stąd, dobra, z tych, tak, z tej pochylni. No tak, dobrze. Tylko że to nas jakby doprowadza nie wiem, do, tylko do kratki, ale kratka jest zamknięta, a tutaj nie da się przejść dalej. A nie można kratki zestrzelić, to nie jest ta taka do... No nie. Strzelenia? A tu do góry nie, tu też... A nie, tu się da, tu jest jakiś spad, czekaj. No ale to tylko na drugą stronę nas tam, ja też tam byłem. Aha, i tu jesteśmy po drugiej stronie tej wody, nie tak? Wiem teraz tak, nie wiem co tu robić, czy zostawiamy tą lokację z tą dźwignią tu? Bo to no kurde... nie, ja ją na razie zostawiłem. No właśnie, no ale to co nam ma... pozostaje innego? No tu jest przejście dalej, ja stałem. No dalej tu jest przejście, po pochylnią, tak. No ale teraz jak ja mam tam skaczę. Przejść, jak to jest nie do przejścia? Nie, no normalnie, tam możesz się wrócić, nie? A to mam się wrócić z powrotem, tak? Przez tą wodę, tak? No nie musisz przez wodę, bo jest skrót, taką pochylnią możesz się wrócić. Nie wiem, co chodzi, ale dobra. Ale możesz też przez wodę, nie? Możesz. Bo ta woda nie zabija, bo ja nawet nie sprawdzałem. No ja też. Jezu. Zabija? Nie wiem. Aha. To co to mi da, że my tam przeskoczymy? Jest tu tam jest coś? Kratka zamknięta. Tu jest kratka zamknięta z tej Aga, strony. Co tam? No, wzięłam rewolwer, nie wiem co. No, dalej. No to my teraz też nie wiemy. No my też nie wiemy, no. Kminimy. A tą jam dźwignię to co? No właśnie nie możemy do nie niej wiemy się jak. Dostać. No. Wiemy jak się dostać, bo u góry jest manki. To jest, no manki właśnie. Ej, czekajcie, widzę, dobra, i widzę chyba kratkę, którą można rozwalić z pluwami, tylko nie wiem jak tam... To chyba, a nie da się tej drewnianej kratki z pluwami rozwalić? Nie wierzę. No, nie wiem, o której wy mówicie. Widzę ją. Jak?
Jest taka kratka, no ale ona nie jest nadszarpnięta w żaden sposób. Ale to jest taka drewniana, to przeważnie są takie do... Tak? A może to jest klocek do przesuwania? Bo chodzi wam tam po drugiej stronie przepaści. No nie wiem, ja strzelam taką jedną kratkę, ale ona się nie rozwala. To jeszcze jakąś inną. Chyba jeszcze. Tam jest taka morda czerwona, tam taka poświata za tą kratką? Bo ja na razie nie widzę, bo ona mi się tu zsuwa. No to próbuję tam, ale to nic nie da. To nie, to są normalnie metalowe kratki. Tak, metalowe. No. Ja nie wiem, czy my mówimy o tym samym, ale okej. No tylko jedne są kratki. Tylko po drugiej stronie przepaści kratka, więc... Ale co tu zrobić? Słuchajcie, ja nie wiem, jak przejść przez tą przepaść, więc ja nie wiem, jak wy to robicie. Nie, nie, ja nie przechodziłam, tylko z daleka ją widać. To jest przepaść po pochylniach i rączkami się trzeba łapać. Tak, tak, ale... właśnie. Mhm. Tutaj w sumie... Nie, nie, Kajo, jesteśmy teraz z tej drugiej strony. No jesteśmy i to nic nie dało. No właśnie, bez sensu. Ma to nic? Może to coś jest? Ale po tej kratce nie da się spinać na przykład? No, to nie jest drabinka? To coś... aha, nie z tej strony. To nie jest drabinka, taka jak była, wiecie, przy tych wiatrakach, nie? No, no, rzucam się na to, ale... Ale nie, nie, dupa. O co chodzi? Pochodnie? Tutaj też są, jest jedna kratka, też zamknięta. No jest, no wiem, o którą ci chodzi. Nie wiem, na pewno trzeba jakoś tą dźwignię przeciągnąć. Ale jak się tego manki drugiego złapać, nie pytajcie. Tak, ja myślę, że tą dźwignię. No ale jak to zrobić, nie? Ale spadłem w przepaść. Ale to jest dramat. Ten pies szaleje, jak coś to sorry. Dobra, ja wczytam jakiś poprzedni save. No bo tutaj powrót... Ja jestem, nie, jeszcze poprzedni. Wrócić teraz? Nie, ja nawet nie wiem, jak wrócić, ja do tego wczytuję, bo to jest jakiś dramat. Dziwne, no, bo to nawet nie ma jak wrócić. Nie ma jak wrócić. Ciężka sprawa. A tutaj jak się... Coś trzeba zrobić z tą kratką. Najpierw. Ale którą? Są naprzeciwko, jak stoisz twarzą do tego, wiesz, tam gdzie spychaliśmy kulę. No ale ta kratka jest zamknięta, nie? Tak, dlatego mówię, że wydaje mi się, że najpierw coś z nią trzeba zrobić, ją jakoś otworzyć, bo wydaje mi się, że ona jest wejściem do tej drugiej manki. Może gdzieś coś pominęliśmy. Wiecie, trochę tutaj może po drodze w tej wodzie. Też tam prosiłem, ale... Tego klocka się nie da z drugiej strony wytknąć nijak też, nie? Nie. No muszę zrobić nacięcie, nie? No zróbmy, ja i tak muszę do... Kochani, jesteśmy z powrotem i co trzeba było zrobić? Tu była ukryta dźwignia, po prostu trzeba było z drugiej strony wypchać ten klocek. No i proszę bardzo, okazuje się niestety, że jest to czasówka, ale nie wiemy do końca, no, gdzie ona prowadzi. No mniemamy, że tam właśnie, gdzie jest manki. No słyszałam ten dźwięk otwieranej kratki. No było słychać, ale w ogóle fajna nuta. Nie wiem, ja tutaj z legendy. Z legendy. Mhm. No ja też brodzę, nie zadziałał mi ten sprint. Znaczy przez nie, ja już powtarzam. Ja mam 70 sekund przy przepaści, spoko. No ale my jesteśmy... Czekajcie, no chyba, że wy jesteście z... Moment. Co? Idziemy jest? Znowu tak samo dookoła te dookoła, dwie przepaści. Przez te przepaści, tak jak szłaś cały czas tą tak tutaj drogą, nie? Okej, no właśnie, bo wcześniej mówisz przez skrót, a nie powinno... Nie no, przez skrót doszłaś do dźwigni, nie? Skrót jest pochylnią i nią się nie da w tamtą stronę. Mamy w ogóle dostać. Nutę z legendy, słuchajcie. No, tak mówiłem to przed chwilą. Tak powiedział. No ja się skupiam na czasówce, którą już powtarzam kolejny raz. Bo zginęłam. Na razie idę pierwszy raz i... No ja mam trzy razy. Zmierzam do tego. Ja mam dramatyczną golonkę. Znaczy, no... Co to było? Dramatyczna golonka, nie mam pytań. Okej, dramatyczna golonka, nie będzie no. Wygląda tak dramatycznie, wygląda ta golonka. Dramatyczna golonka. Jezu, czemu ona mi nie skończy? Dobra. No, ja miałam żyłówkę, nie? Dobra. Chciałam powiedzieć wyżałowana czasówka, powiedziałam żyłówka, to rósła golonkę. Zginęłam znowu. Ale ja save'uję sobie. No. Nie mogę ja tego też. Zrobić. Słuchajcie, nie jak ja byłem, to miałem 10 sekund. To było za mało. No ja mam 37. Zdecydowanie 10 sekund. Mam 55 za mało. I dopiero na łapki wskakuję na ten. Super, ja do kurwa. I na łapki! Łapki! To nie, co? No na jak łapkach ja mam. Zrobiłem? Teraz jestem w połowie łapek, mam 45 sekund. Co nie zrobisz wiem. To na ludzie? Jezu, ale ona nie może tak brodzić, ona wam przez nie tą mogę. Wodę też tak ale brodziła? Nie brodzi, no na sprincie musisz no to zrobić. No to też zrobiłem, a ona, ona jaka brodzi. Jaka dziwka, przepraszam. Kurde, jak to zrobić na sprincie, jak ona brodzi? No nie wierzę, w to zaraz musisz się w środek nie... biec. Aha, w ale środek. Nie w środek, ja zaczynam sprint, zanim nie wiem, ona jeszcze nie wleci do tego.
A no, no tak. Tylko ja biegłam środkiem, bo tam też od razu masz taki, wiesz... Nie, zanim wlecisz do wody, to cały czas trzymaj sprint, nie puszczaj go. No dlaczego? Ona się nie chce teraz odbić. To na środku jest też wyjście lepsze, nie? O to mi chodzi. No tak, tak, jest lepsze. Nie, nie wiem jak ja to zrobię. Słuchajcie, patrz sobie, 20 sekund i idę już na manki. No zrobisz to na luzie. No, chyba tak. Ja nie mogę się wybić z tego, jakie to jest popieprzone. Ej, to jest zajebiste. Ja to jest zajebiste. 7, 6, 5, 4. Zrobiłam to. Ja tego nie zrobię tak chyba. Ale zostało mi 3 sekundy do końca, jak wlazłam przez bramkę. No jak ja tak wtedy wykręciłem, no o co chodzi? No tak, jeszcze tutaj stracić czasu dużo, nie? No głupia. Znaczy głupia, fajna. Nie. Ja teraz pewnie tutaj nie wskoczę na tą rampę, znając mnie. No weź! Tylko zapisujecie sobie, nie? No tak, ale to wiesz. Tylko nie, myślę, że nie ma innej opcji, jak zrobienie właśnie tego. Sprint musi być w wodzie. Musi być sprint w wodzie. Dobra, mam. O, larwa! 10 sekund mam i idę manki. No nie, 9, to nie zdążysz. 8, 7, nie zdążysz. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jezu! Udało się. Tak? Wow! Ostatnia sekunda. No to super. Pięknie, nie było tak źle w sumie, nie? Ale ja jeszcze nie zrobiłem. Jesus. No, myślę, że ja zrobiłam. No kur... Mam 14 sekund. To ja czekam, ja sobie tylko machnęłam tą dźwignię naścienną i robię cięcie. Ciekawe, co się zaraz okazuje. Się wkurzę! Nie zdążę. Albo nie, pójdę sobie jeszcze do kratki i poczekam tam, no, bo pewnie ta kratka się otworzyła. Torgu? Ja jeszcze nie wyłączam, bo ja to muszę posłuchać. Tak, bo to są, nie, to są bezcenne takie brylanty. Zaskakuje tam! Smaczki takie. Takie, nie? Zajebiste. Przodem! No nie spokojnie. To nie jest śmieszne. Jest! Gdyby ona się tyle na tym manki nie bujała, ona się 2 sekundy buja. Dosłownie, popatrzę na timer. Ja mam ponad 15 sekund. Nie mogę się tego manki złapać, zaraz mnie coś potarga. Dobra, ja czekam przy bramce. No chuj. Dobra. Idziemy powrotem. No. Ale to jest furtka, czy takie... No taka bramka. No bramka była taka. No jesteśmy tu, gdzie ta róża. No jesteśmy, ja się boję, że te węże tu ożyją, czy co. Idę ją zabrać. Ale ja zanim ją zabiorę, to jeszcze tu posprawdzam. Aha, tu no ale gdzieś... sekrety mamy wszystkie. Mamy wszystkie. No ale może jakieś znajdźki jeszcze? Apteczka duża. Jest. Za wężami. Dobra. Po prawej. Widzę, jest boss. Aha, super. Po prawej stronie apteczka duża. Za wężami. Za taką pochylnią też. No i bossami są hydry. Okej. No dobra. Czemu nie mogę zabrać? A z drugiej strony ma to coś jeszcze? A nie poszedłem na to. Ej, ale czaszka jeszcze jest jakaś. Powiem wam, że nie wiem. A z drugiej strony coś jest, tych węży? Nie widziałem, nie byłem tam. Aga, byłaś? No właśnie skaczę teraz. No. Nie, nie czaję tego. Dobra, chyba wiem mniej więcej jak... Aha! Dobra, no zabieram tę różę już tam. Pokaż. Nie rozumiem tego. Teraz już coś leci do mnie, kuźwa. Ale nie to będzie męczarnia. Bo ta czaszka jest dramatyczna. Bo przecież, żeby zaatakować, to musisz podejść bliżej do tych hydr. Bo inaczej to gówno daje, nie? A, mieliśmy tą czaszkę w tym UB właśnie. Mogę być zionąć. Głupie. Będziemy to milion lat bić. Jezu, przecież ja w ogóle żadnej hydrze nawet nie zadałem jednego wrażenia. No ja coś tam zadałam, ale... Dobra, ale bierzesz rewolwer, no, czy... rewolwer już zużyłam. Nie, ja to będę bić 5 lat, serio. Frustrujące to będzie. Wiecie, no...
Bo to trzeba zerknąć w momencie, kiedy ona ogień ma, tak? Tak, trzeba w nie strzelić w momencie, jak ma ogień i jeszcze nie dać się tej czaszce zabić. No. Jakiś tu se tutaj patent znalazłam na to, ale... Jaki? W sensie? No trzeba... Tu są takie... Chowam się tu, gdzie są takie pochylnie, wiesz? No wiem, o co chodzi, no. Kuźwa. Dobra, wezmę teraz może rewolwer. Tam są klocki za tymi, może za nimi się można trochę. Ja tak biegam od prawej do lewej. I też tak w kółko, tylko ja jeszcze pistolcami cały czas, nie wiem czy to dobrze. No ja już pistolcami, bo nie mam po prostu... A ja jeszcze w ogóle nie strzelam niczym innym, więc może powinnam na chwilę. A zabiliście chociaż jedną? Nie. Nie wiadomo znaczy, jak... Bo to ze zwykłych, no nie? No ja na razie jeszcze rewolwer mam. Nie, już nie mam nic. Już jeszcze u mnie głośno się zachowują, super. Nie słychać. Nie słychać. No. Mamy akcję też, więc... No, mu za głośno, więc spoko. W ogóle one są jakieś samonaprowadzające, no, dramatyczne. Są. Taką czachę my mieliśmy właśnie w ubezpieczeniu. No nie, kurde. Kurde. Jeszcze nam... Aha, pluła nam pszczołami, czy coś takiego. Tak? Aha, ale to mówisz o tamtym. Dobra, myślałem, że tu coś zaraz będzie rzygać. Nie, to szarańcze pewnie długo. Jakoś wysyłała czy coś, no. Już niedługo. Bardzo długo. Dobra, zniszczyłem jedną. A desełko, masz jedną zniszczoną? Nie, żadną jeszcze. O nie. No jedna u mnie już jakiś czas temu, jedną próbuję wykończyć, powiem wam, że tą jedną jest... Jak jedna zostanie, jest jeszcze ciężej. O nie, skończyły mi się ten... Rewolwer mi się skończył. Wiecie co? Bardzo szybko mi się udało je pistoletami, samymi praktycznie pistoletami. Zabiłaś? Tak! Serio? Jak ty to żeś zrobiła? No właśnie biegałam tylko pistoletami. Nawet mi zostało jeszcze. No dobra, ale jak wokoło jak ta czaszka przecież tu jest? Koniec. No bo... Jezus, no nie wiem. Ani jedna nie padła jeszcze, o co chodzi? Ja też nie wiem, o co chodzi. To chociaż jedna mi padła teraz, dobra. O, to no dobrze, ale to musicie jak ten ogień, nie? Wiecie o tym. No tylko mówię, żeby nie było. No dobra, wiem, no rozumiem. Dosłownie biegałam po środku, robiłam rolę i strzelałam od jednej do drugiej. Czasami trochę dla zmyłki taką ósemką biegałam mniej więcej. Ja się za niczym nie chowałam. Ale nie możesz stać na środku, bo cię podpala przecież. Nie, to raz mnie 3-2 podpaliło, no. Aha, to ja nie wiem. Aha, mnie właśnie dobra, podpaliło. Dobra, zginęło. No i strzelałam im tylko w rewolweru w pyski, jak im się zapalało. Nawet nie wiedziałam, kiedy jedną zabiłam. Później się strzelałam pustykami, później się skapnęłam, i się bramka otworzyła. Już nie ma. Tak. No i co? No. Nie, masakra. No, 5 na 5, słuchajcie, ogrywaliśmy ten custom w 2 godziny i 28 minut. Wow. No. Jak tam, ale jak na custom challenge... Ona próbuje wejść na górę, tak? Proszę? Aha, dobra. Nie, już mam. Też przeszedłeś, tak? Tak, udało się. No i pięknie, słuchajcie. Ładnie, że tak sekrety się udało. Super, że ja jeszcze nie przeszedłem i nikt się mną nie interesuje. Jak to nie? Ja myślałam, że ty przeszedłeś. Ja już byłem pewny, że przeszedłeś. Ja też. Tak mówisz, że tak? No, pokazuje sposoby, mówi, nie, opowiada taktykę. Jednego zabiłem, ale już teraz drugiego już idę, kończę. Już, git. O, no. Ładnie, ładnie nam poszło, naprawdę. Dobrze poszło, ale no powiem wam, że dał nam wycisk. Dał nam wycisk, tak, minus naprawdę. Jeden sekret, nie? No bo ja mam w końcu. Aha, no, ale, tak, ale dobra. Ale pokazałaś, zabrałaś właśnie. Tak. Nie, dał no, wycisk. No, fajny, przyjemny, był. Taki mocny klimat, aczkolwiek czuję, że wszystko zostało przesłonięte naszymi wypocinami po prostu. Gdyby to no, nie było, gdyby jest. Nie było to aż tak... wymagające, to może byłoby trochę przyjemniejsze, tak mi się wydaje. Tak, tak. No, takie frustracje nasze tutaj były, no to prawda. Nie pozwolił mi się tymi challengingowymi momentami tak do końca cieszyć tym customem i tym klimatem, bo naprawdę i ta muzyka i to wszystko jest bardzo ładnie przedstawione. Taki, tak. No podoba mi się, mm-hmm, no, ale był mm-hmm. bardzo trudny. Mi się bardzo podobały rozwiązania mm-hmm. tutaj w tym customie, bo były takie niecodzienne, nieoczywiste te rzeczy, które tutaj wykonywaliśmy, bardzo fajne. Mm-hmm. A jak no kilka jumpscarów. Ja tam nie wiem. Zostawiam to wam. No, ciężko jest ocenić, jak się nie dało wczuć w klimat, nie?
Ale nie chciałabym się go skrzywdzić. Fajnie bawiliśmy, tak? Poziom trudności był fajny, ciężki, wymagający, no tak wiadomo było, za co się bierzemy. I te rozwiązania, to ja mi nie się wiedziałem. Wszystko podobało. Ale... Nie, no słuchajcie, ja mogę podać ocenę, ja dam 9. No ja nie mogę tego kasomu skrzywdzić, bo mi się bardzo podobał pod względem tych właśnie rozwiązań. Więc ja dam 9. No ja się wahałam, waham się po prostu pomiędzy 8,5 a 9 i niech tak zostanie. Dla mnie to jest okay. pomiędzy. Dobrze. Okay. No dla mnie też tak jakbym już miała oceniać się. Frodo? Ocenisz ostatecznie? Nie, nie ocenię. A, tylko okay. życzę wszystkim wesołego Halloween. No już po ptokach. Oj nie. Ale cieszmy się chociaż, słuchajcie, tym klimatem, tą całą otoczką przynajmniej. I tak. Słuchajcie, zjedzcie dobrą golonkę. Już za niedługo święta, słuchajcie, zaczną się dobrą golonkę. Zaczną się teraz za chwilę customy, zaczną się za chwilę customy świąteczne, więc znowu za chwilę będziemy się dobrze bawić. No. Tak, dokładnie. Dobra, no to co, to ja wam ślicznie dziękuję. Napijcie się wódki grobowej. Dobra. Grubosza. Bardzo ze znicza. Dziękuję. Ze znicza. O, to jest myśl. Jeszcze taki, o czymś takim nie słyszałam. Akcja znicza. Nie wiem, czy nawet Rosja tak robią. Akcja znicza. Dobra, słuchajcie. Dobra. Dziękujemy wam. Pewnie co? Znieśmy toast. Tak, chlub się. No następne święta, to Bożego Narodzenia pewnie będzie następny jakiś tak custom, jest. Nie? Tak. To dziękujemy. No i do usłyszenia. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa.